Siema, ahoj w ogóle! Ciasto dyniowe! Dyniowe ciasto, ale tak, bo zaprosiliśmy nasze przyjaciółki, no tak, gościnkę. A kto jest waszym przyjaciółką? Ona. Laurka, kogo masz? Elfę, dwie dziewczyny. Dwie. I opieczkę. A ja mam obójka. I jeszcze pieska. Ciasto dyniowe. Nie zjadłaś! Chociaż. No nie mam! Zjadłam! Siema, ahoj! Witamy Was po bardzo długiej przerwie. W związku z tym, że pan domu, czyli tatuś, wraca w 190 dniach, zaczęliśmy od gotowania, prawda? Od małego Masterchefa, a nawet Masterchef. I test, nowy niespodziankę tytusiowi i że nakręcimy nowy vlog, to podzielimy, nakręcimy i tak będzie. Także mamy dla Was bardzo wiele niespodzianek kulinarnych. Takie mamy taką zwykłą dynię, jakąś albo winką. Mamy takie trzy jajka i mamy takie dodatki. Mamy też takie orzeszki, mamy olej, mąkę, jeszcze jedną mąkę i cukier i miskę. Ale zobaczcie, co mi jeszcze na tym grosie. Mama, nie! A zobaczcie! Polinka, żeby się spadła. Dawaj mi to mija! No dobra, już. Dawaj mi to mija! Muszę Wam powiedzieć, że robimy ten kulinarny vlog w trakcie... Przepraszam. Nie rób tego. Nowe gwiazdy YouTube'a, sorry. Kręcimy tego vloga za kulisami, mamy pierwsze pakowanie, przeprowadzka, bo przeprowadzamy się tutaj, ten wróci, więc my już zaczęliśmy pakować wszystko. Bo bierzcie pod uwagę moje zdolności kulinarne, czyli antykulinarne. Co ja mam zrobić? Ten kamerzysta, pani kamerzysta będzie udzielała mi wskazówek, bo... A to twarde! Nie masz lepszego noża? Mam lepsze noże, spakowane już, zobaczcie, tam, w tych kartonach, bo nie wiedziałam, że będziemy robiły vloga kulinarnego i zostało to, co zostało. Ups! Ciociu, ty spróbuj! Ups! Wiekopomna chwila. Oj, do pikniku, zbieramy się na piknik i do... Boże, szafy puste na wyprowadzkę. Dzieciu, my wyjadamy to. Wyjadacie? A co, wy jesteście koniki? Bo koniki wyjadają. Ale też, że wybieram z kurczaka wszystkie żyłki, wszystko wyciągam z jajek, bo jak widzę, że gdy coś jest gotowane po prostu do miski i ciach z tymi wszystkimi dziwnymi rzeczami, to nie ja. Syp jeszcze, kochanie. No, jeszcze troszeczkę. Okej, teraz Laurka. Całą resztę, kochanie.
Dziękuję mojej pomocnicy. Olej. Okej, okay. Polinka, proszę. A ja wszypiem to. Raz jedna, raz druga, wszystko wsypię. Ale to obojka. No daj Polinka, proszę, kochanie. Całe od razu. Całe, całe, całe. Super, dziękuję. Drugie, zaraz Polinka dalej będzie sypała. Sypuj. Dobrze. Jedna. Jedna soda. Wy zatkajcie uszy. Nie wiem, czy jakby to powiedzieć, żeby dzieci nie zrozumiały. Oglądaliście jakieś takie niemieckie filmy? Jak głos, jak głos! Boże, dziura w gumie! Dziura w gumie! Na niemieckim przedstawieniu. Pani pilocie, dziura w samolocie! Wydrążone, pięknie, przypieczone. Będziemy robić z tego puree. Wow! Wow, Polinka! Wow! Jedna, jeden, druga, drugi, proszę. Mamy ten z piratami. Ale będzie sprzątania po tych orzechach. Jestem perfekcyjną panią domu. Jestem? Jestem? Jesteś! Boże, jak pachnie. Dziewczynki, zobaczcie! Wasze ciasto! Nie dotykaj, Lauruś!
Wszystko, kochani, jest spakowane już w kartonach, stąd improwizacja. Wow! O Jezu, jak pachnie! Patrz, Polinka! Zobaczcie! Patrz, Polinka! Kotku, zobacz! Patrzcie, dziewczynki! Właśnie, i przepis znajdziecie oczywiście w opisie, prawda? Napiszemy naszą receptę na ciasto, tak? Super, no a to, że ja jestem na diecie, to ja będę się smakiem. Zapachem niestety. No, głodnemu pewno jeszcze smakiem. To co? Polecacie to ciasto? Fajnie się piekło? I prosimy o kciuka? Dole. Buziaki, robaki! Pa!